Ja się z Wami chciałam podzielić świadectwem rozwoju finansowego. Ponieważ mnie osobiście fascynuje moja historia, odkąd przyjechałam tutaj do Warszawy. Bo w ogóle było tak, że zanim ja przyjechałam do Warszawy, ja miałam całkiem dobrą pracę w Szczecinie. Jak na tamten czas zaczęłam zarabiać najwięcej, tylko że ja w tamtej pracy oszukiwałam ludzi. Ja sprzedawałam takiego robota giełdowego i ja wiedziałam, że każde pieniądze, jakie oni wpłacą, to oni je stracą. I... tak. W ogóle ja też musiałam po ludzku jakby stłamsić swoje sumienie, bo mi na początku to przeszkadzało, ale mieszkałam z dziewczyną, która gdzieś zaczęła wprowadzać mnie w świat imprez i tak dalej. I też jakby przebywając z nią przestało mi to przeszkadzać. I właśnie jak narodziłam się nowe, przyjechałam do Warszawy. Musiałam odwrotnej kolejności, ale nieważne. W ogóle nie miałam tu pracy, jak przyjechałam, ale od razu zaczęłam szukać oczywiście. I najpierw pracowałam w ogóle na stoisku smacznie, gdzie robiłam kanapki, kroiłam warzywa i takie różne rzeczy. Potem pracowałam w cyfrowym Polsacie, gdzie no było już lepiej, ale jeżeli chodzi o zarobki, no to szału nie było. Potem wymyśliłam sobie biznes z bratem z kościoła, truskawkowy. Generalnie stropna nie byłam. Nawet coś tam trochę na plusie było. Potem chyba właśnie poszłam już do tej pracy, w której teraz jestem, jeżeli dobrze pamiętam. Sprzedawałam kursy językowe Niemcom. I jakby ja cały czas jak zmieniałam pracę, to cały czas w ogóle... cały czas jak wyszłam do góry w pewnym sensie, w sensie więcej zarabiałam. A jeszcze pominęłam pracę, gdzie pracowałam w... przyjmując połączenia telefoniczne z Pizzy Hut i z KFC, gdzie siedziałam czasami po 13 godzin dziennie i wracałam. Jeszcze wtedy mieszkałam u Ninki na Wesołej, więc zanim dojechałam na tą Wesołą, to czasami w domu byłam o drugiej w nocy. I mogłam sobie powiedzieć, że ej, w ogóle jestem królową, nie będę pracować do drugiej w nocy. Ale w ogóle wiedziałam, że każda praca, jaką podjęłam, od początku, od tej w ogóle, kiedy pracowałam na tym stoisku, w tym smacznie w ogóle, w Carrefourze czy gdzieś tam, ja w ogóle wiem, że każda praca, w której pracuję, jest pracą z nieba. Ja w każdej pracy się czegoś uczę i w każdej pracy się rozwijam i teraz jest czas, kiedy od nowego roku zaczynam nową pracę i to już będzie praca, gdzie w ogóle idę w nieruchomości. Ja w ogóle jestem handlarzem, że tak powiem, z charakteru i powiem wam, że już teraz mam pewność, że to jest praca z nieba, bo w ogóle ja tam jeszcze pracy nie zaczęłam, a ja już mam klientów. I w ogóle przy okazji chciałam też powiedzieć, dlaczego ja osobiście daję kasę na królestwo. Ja przede wszystkim, mój pierwszy powód jest taki, że ja po prostu jestem wdzięczna. Jestem wdzięczna Jezusowi za to, co zrobił w moim życiu i jestem wdzięczna Kościołowi za to, że jest obecny w moim życiu. I to jest pierwszy powód, dla którego ja daję kasę na królestwo. A drugie, to po prostu trzeba dawać, no i tyle. Dziękuję.